Marinę otwarto w Dzień Matki, więc nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych i ich mam. Wygrałam nagrodę. Nad wodą można troszeczkę pokorzystać, odpocząć, zrelaksować się i nie jest tak gdzieś w niedostępnym miejscu, żeby z trasy nie było można tego widzieć. Jest co oglądać, jest dużo atrakcji. Już płynął, synuś już łódką płynął, zachwycony bardzo. Poskakał sobie na zamkach dmuchanych, także bardzo zadowolony. Tym bardziej, że o podniebienie jak zwykle zadbały koła gospodyń wiejskich. Panie nie tylko serwowały ciasta i bigosy, ale promowały też region. Nasza gmina ma się czym szczycić. Mamy dużo bocianów, nawet baner nasz jest z bocianami i rzeka Noteć, po której są spływy też kajakowe. Mamy przepiękny zamek w Goraju, przepiękne tereny jesienią, szczególnie jak buki są takie w jesiennej barwie, to są przepiękne. Przyciąga też sama marina i to nie tylko mieszkańców Czarnkowa. Na otwarcie sezonu wodnego zjechali się miłośnicy rejsów po Noteci z całego regionu. Zawsze możemy liczyć na Łokietka i ten teren. Tutaj mieszkańcy często i chętnie przyjeżdżają, przychodzą po prostu z całymi rodzinami. Czarnkowska marina jest jedną z 33 działających na Wielkiej Pętli Wielkopolski. Szlak wodny przez malownicze tereny ma długość 690 km. Jest najdłuższym szlakiem w Polsce. Obejmuje Wartę i Noteć, jeziora Ślesińskie i Mikorzyńskie oraz żeglowne kanały Ślesiński i Górnonotecki. Ludzie już widzieli właśnie po pandemii COVID, jaka była, że zaczęli szukać miejsc, które warto odwiedzić, które są niedaleko, a są piękne. I właśnie tego typu właśnie marina tutaj w Czarnkowie, która powstała ze środków unijnych, jest godnych odwiedzenia. Marina w Czarnkowie powstała w Starym Porcie Rzecznym 13 lat temu. Jest jednym z najnowocześniejszych obiektów na Wielkiej Pętli Wielkopolski.